patriotyzm gospodarczy przejawia się w pewnej odpowiedzialności w przypadku czasów trudnych, takich jakich na przykład teraz doświadczamy, czas pandemiczny, kiedy spółki Skarbu Państwa, w tym również PZU, powiedziało, że tak, jesteśmy gotowi wspierać rząd, wspierać szpitale jednoimienne, wspierać te wszystkie służby, które na co dzień walczyły z pandemią. Jako PZU przeznaczyliśmy kwotę ponad 25 milionów na różnego rodzaju formy wsparcia, czy to właśnie szpitali jednoimiennych, czy to stacji sanitarno-epidemiologicznych, przekazując im w czasie szczytu pandemicznego 200 samochodów, które wspierały te służby w czasie walki z pandemią, czy też poprzez organizowanie medycznej opieki domowej i tutaj wielu wizyt, wielu kontaktów z osobami, które chore przeżywały czas choroby we własnych domach, ale również to infolinie, które w którą PZU się bardzo aktywnie włączyło, czy to infolinia senioralna i pomoc seniorom w tym trudnym czasie, my tą infolinię prowadziliśmy, czy też wsparcie przy infolinii w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jest też taka pewna odpowiedzialność w czasach trudnych.